Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku z Rzeczpospolitej, kontynuacji po naszych rozbiorach, bo, no jakby to powiedzieć, nabiliście prawie 3000 lajków, jest to absolutny rekord tego kanału, bardzo się cieszę, że tak ta seria wam się krótka spodobała, no ale jak obiecałem, tak przejdźmy do kontynuacji. Tylko tak bądźmy szczerzy, mam przepotężną Polskę, która w zasadzie jest piątą potęgą światową. Warto byłoby zdobyć miejsce pierwsze. No i co byśmy mogli tak tutaj zrobić ciekawego albo trudnego w 50 lat? Za dzieciaka tak się kiedyś zastanawiałem, co by było, jakby Polska jednak miała większe szczęście do tych władców, że ci dobrzy by żyli dłużej, a ci debilni krócej. No i czy by nam się udało jako Polska zawładnąć całym terytorium Europy? No spróbujmy to zrobić, zobaczymy co uda mi się osiągnąć w 50 lat stricte podbojów. W tym celu na pewno będę potrzebował większej i lepszej marynarki, no na razie tak ją zwiększymy. Armia ma naprawdę wrąbiste statystyki, 130 dyscypliny, prawie 322 tysiące wojska w polu, 91% do progresu Siege'a, no i arm profesjonalizm na poziomie 84%, zwiększymy go zaraz do 100 chyba nawet. Jeszcze tuż przed nadchodzącą wojną pozmniejszajmy autonomię, przecież zdobyliśmy naprawdę dziesiątki nowych prowincji, w których możemy pozmniejszać autonomię zaraz po podbojach. Jeszcze tak patrzę, że zdobyliśmy naprawdę niezłe prowincje tutaj z węglem, mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj moglibyśmy w Czarkowie mieć kolejną kopalnię węgla, no tylko musimy zwiększyć tutaj development do 20 poziomu. No i atakujmy Prusy, wzywamy do pomocy Francję oraz Toskanię, bo czemuż by nie, zawsze to będzie dla nas dość pomocne. Dodatkowo Dania, dodatkowo zaatakujemy również Danię, zależy mi na tym, żeby tutaj zdobyć wpływy w handlu lubeckim. Pamiętaj imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS, możesz to zrobić mając 3% obniżkę, linki w opisie. No raczej nie mają nasi przeciwnicy szans na lądzie, na morzu raczej też nie, no ale... czemu Austria dołączyła do tej wojny? What the fuck? No to nic, mamy większą zabawę. Dobra, rozumiem, bo cesarzem Holy Roman Empire jest Würzburg i trochę mi to zmyliło. To jednak wszystko się dobrze zgadza. Wyszła mi trochę większa wojna niż planowałem. Ups, to było szybkie. Chciałem wam pokazać tą bitwę, ale wszedł instant stack wipe. Ogólnie przydałoby się rozwiązać ten zwalony sojusz państewek niemieckich. A nie, Saksonia mi wyłożyła cały plan. No nic, sojuszu teraz nie wezmę, ale na przyszłość warto jest to zapamiętać sobie. Ciężkie wybory, te wszystkie statystyki są tak dobre na ten moment rozgrywki. Naprawdę, większe morale, construction cost, wszystko jest genialne, ale to jest era industrialna, więc załóżmy, że najpierw mi zależy tutaj na industrializacji naszego kraju. I wbijamy się w austriacką armię, która się nam wystawiła pod Wiedniem, zadając im, patrzcie, bronią się, ale to co przez te role, głupie, te role tutaj mi robią całą robotę, niestety, tą złą. A prawie wygraliśmy tą bitwę, ale niestety za dużo posiłków przez te głupie role nam tutaj doszło. No, dla porównania, tutaj role nam naprawdę podeszły. Pod Wiedniem mamy naprawdę dużą bitwę, 150 tysięcy naszego wojska przeciwko porównywalnej kiedyś, zobaczcie jakie straty zadaliśmy im, armii austriackiej. Boże, ta pruska flota to jest jakaś masakra, jest znacznie mniej liczebna od nas, ale topi mi wszystkie moje okręty, jakby ich w ogóle były moje z papieru. Nie ulepszyłem okrętów czy co? Kurde. Dobra, od Danii bierzemy te terytoria północne, żebym nie musiał już o nich pamiętać w przyszłości. Kiedyś zajmiemy jeszcze obszar Lubeki. No, to była niezła bitwa, nawet ją przeoczyłem, ale straty spore zdane, jak i niestety poniesione. Austrię na White Peace wyjąłem z tej wojny. Trzeba będzie się jakoś lepiej przygotować do kolejnej, bo ona będzie mi bardzo tutaj bruździła w najbliższym czasie. Dobra, ja już wiem, że pruska flota to jest jakiś monstrualny potwór, dlatego zabierzemy im całe wybrzeże, które mają. Dzięki temu no, ich flota nie będzie miała gdzie stacjonować. No tak, zdecydowanie za duże straty w stosunku do tego, co zyskaliśmy. No ale trudno. Człowiek się uczy na błędach, jak to się mówi. Prusy zredukowane, a my szykujmy się do kolejnych wojen. Na pewno też potrzebujemy teraz więcej fabryk w całym naszym kraju, więc będzie jeden wielki obszar budowy nasz kraj w najbliższym czasie. Nie mam szczęścia do władców, cały czas jesteś tacy 50-letni mi się trafiają, przez co nie mogę ich pobustować sobie. Jak widzicie, wziąłem trochę pożyczek i dużo nam się buduje, naprawdę dużo, bardzo dużo.
Ja natomiast w międzyczasie atakuję Rosję, bo po pierwsze jest zacofana technologicznie, więc nawet tutaj się nie będziemy musieli starać. Po drugie, zrobimy sobie przy okazji cesarza, z czym też nie powinno być problemów. Na szczęście nie jest to wojna w obronie chre, więc... Najgorsze jest to, że ta głupia Austria ma w sojuszu Persję i Qing, czyli dość potężne państwa. Ja, czas, żeby nasze działa były naprawdę ponownie znowu działami. Francuska, 75. Ale jaja, Rosja ma swoją stolicę na Krymie. Nawet to jest dość śmieszne. Dobra, lećmy zająć ich stolicę. Boże, w tej wojnie z Rosją najgorsze jest to, że muszę latać za jakimiś debilstwami, które nawet nie mają z nami szans. A po drugie, muszę naprawdę okupować chyba ich teren. Aha, ja naprawdę byłem zacofany. Wiecie co? Różnica w działach jest praktycznie dwukrotna. Ja się nie dziwię, że mnie zatopili. Dobra, bierzemy taki kawałek ziemi, bo i tak overextensja by nas zabiła. Już olej się pojawił na świecie. To chyba ja wiem, gdzie ja muszę uderzać. O nie, Great War Age. No, straciłem wszystkie te moje wyjebiste bonusy, szkoda. Core Creation Cost teraz mamy, Total War, Monthly War Exhaustion, War Industries, skrócenie czasu rekrutacji, International Relationship, nuklearne pociski, ale one to nie są żadne dobre. Taka mechta, mech. No dobra, walniemy sobie jeszcze jednego bankruta, bo czemuż by nie stać nas przecież, a świat się nie nauczył, że zbyt duże inwestycje, wydawanie pieniędzy może powodować dojście do bankructwa, ale zobaczcie jak spamię tymi budynkami na lewo i prawo, Jezus, jak mi to podniesie całe przychody, chociaż nadal mi braknie tych pieniędzy, aż zaczęło ciąć jak ten kraj mi się zaczął budować i ja nie mogę. Jakby co, to nie jest moja wojna, to Austria zaatakowała Francję, a ja postanowiłem ją bronić. No bo tak. Boże, najgorsze w tym wszystkim jest to, że mam laga, bo tu prawie milion wojska mi tutaj toczy walkę. Po jednej ze stron i muszę chodzić z takimi stakami po 100 tysięcy. Masakra totalna. Boże, jaka tu jest rozpiętość pola walki, że te armie, które mają poniżej 100 tysięcy, to praktycznie zobaczcie jakie są anihilowane. Stack wipe. Coś tu jest nie tak z tą rozpiętością pola walki. Niby 40 tysięcy powinno tutaj walczyć normalnie, ale nie walczy. Przez co mamy gigantyczne straty w attrition i ja będę musiał zmieniać jednak. Wow! Co za bitwa. Ciekawe, czy tam zdążymy dotrzeć. Za bardzo znowu rozproszyłem moje siły. Największy problem na tym modzie jest to, że to po prostu chodzi jakby nie chciało. I kolejna sprawa jest taka, że bardzo dużo tutaj wojska tracę na attrition, bo muszę, widzicie, tak dużymi stakami chodzić. Każdy inny dostaje praktycznie stack wipe. Druga bitwa, która się tutaj toczy, wybaczcie za te klatki, ale to już po prostu kwestia tego moda. No i chyba przegramy tą bitwę, trzeba się wycofać. Mamy 140 dyscypliny, ale tak czy siak, no miażdżą mnie tutaj ilościowo. Nie wiem, co się dzieje nie tak. Chociaż nie, no zobaczmy jaki strat im tutaj zajmuje. Jakieś 4000 tam widziałem. Wszystko tutaj wygląda jakby zależało w głównej mierze jednak od zwykłych roli, od niczego więcej tak naprawdę. Mam więcej armat, więcej kawalerii, no ale bitwę przegraliśmy. I do tego naprawdę dużo straciliśmy w stosunku co do przeciwników. Ale czas unowocześnić naszą armię i chyba właśnie to był ten powód. Mark Heavy Tank, wreszcie mamy czołgi oraz zmieniamy naszą tutaj piechotę na machine gun. Już nie będziemy strzelali tymi karabinami kapiszonowymi, więc powinno być znacznie lepiej w przyszłości. Ale tak czy siak czeka mnie duża reforma armii przed kolejną wojną, którą będziemy toczyli pewnie gdzieś w 1915. Tutaj jestem czegoś ciekawy, mamy 67-10. Jak szybko rozwalimy tą armię, albo jak wolno. Nie wyszło jakoś super efektownie. Ale 32 tysiące strat do 6. Ha! Nie taka dziwna ta wojna. 863 tysiące poniesionych strat, w tym moich jest 500 tysięcy. Przeciwko 1,5 milionowi. O, ale Węgry mi się powiększyły. Bierzemy bankruta. No i zarabiamy naprawdę dobrze, 1200 golda, co powoduje, że jesteśmy drugą potęgą ekonomiczną na świecie, zaraz po Wielkiej Brytanii, ale ich nie przegonimy, bo oni z samego tego handlu mają tutaj 1000 golda. Wprowadzamy elektryczność, 20% mniej kosztów developmentu w każdej prowincji. To jakby nic nie mówić, 15, 23 poziomowa, dewujemy, więcej ropy. Ej, to już się skończyło?
No dobra, więcej ropy, więcej wszystkiego, więcej dawajcie. Boże, jakie to jest przekoksane. Imperialiści, ponad 40% z was nie subskrybuje mojego kanału, mimo iż oglądacie na bieżąco moje materiały. Dążcie do imperialistów i zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie lajka. Jedna prowincja, która produkuje mi 30 golda. Fajnie. Trzeba zdobyć więcej tej ropy. Dobra, bankrut widał, nasze wojny zacznijmy spokojnie od ataku na Danię. Prosy wypisujemy. Serio, 11 galer, za to było stać zatopić dwa ciężkie okręty? Przecież to powinno mi ich zmiażdżyć. O co tu chodzi? No, to Dania, można powiedzieć, że znika z mapy, albo przynajmniej jej część europejska znika z mapy. Całą zajmujemy dla siebie. Wojna dość łatwa. Jako pierwsze rozwinięcie to albo koszty korowania, albo... No dobra, broń atomową, wiem, że wszyscy to chcą. Tylko broń atomowa jest od 87 poziomu dyplomatycznego. Oto rozpoczynały naprawdę sporą wojnę. Co prawda miały mnie wesprzeć Wielka Brytania, Francja, ale okazało się, że oni się już wmieszali w wojnę z Austrią. No więc toczę znacznie mniejszą wojnę niż myślałem. A szkoda, myślałem, że jeszcze Wielka Brytania i Francja nas wesprą. Może później dojdą. Więc liczby są następujące. 1 000 000 po mojej stronie, po przeciwnej 2 do 3 milionów. Chociaż z perspektywy Austrii to wygląda znacznie lepiej. Znowu Niemcy dostają wpierdziel z dwóch frontów. Co za bitwa, co prawda mamy minus 2, ale tutaj mogę ponosić te straty. Jeszcze mnie stać na jakieś większe straty. Chociaż widzę, że tutaj dużo posiłków może dostać Austriak, więc może my też jakieś nasze tutaj wyślimy, a nuż to wygramy. I dochodzi nasze świeże 400 tysięcy, chociaż w sumie zmieńmy to, zmieńmy, żeby po 100 tysięcy doszli tutaj, do tej bitwy naszej. To podniesiemy sobie znacząco morale, a linie tak czy siak, no, mamy zabezpieczone 140 dyscypliny, prawie 13 morali przeciwko 12, 4-1. Do 4-8 taktyki, no powinniśmy to wygrać, po prostu no nie ma szans, żebyśmy to przegrali, tą bitwę, a mimo to, zobaczcie, no nie jest łatwo, nie jest łatwo, nie wiem, o co w ogóle tu chodzi, dlaczego my to przegrywamy, mamy nawet lepszą jedną technologię do przodu, tej bitwy nie powinno być w ogóle tutaj, no, o, Rosja jest w koalicji przeciwko mnie, co za bitwa, rozumiem, że minus 2, ale bez przesady. Ech, no i przegraliśmy tą bitwę. Po naszej stronie takie straty, tutaj po przeciwnej, nawet mi się nie chce tego sumować. No ale duże, dużo za duże. 143 tysiące MPR-a na minusie. Jedyne co mnie cieszy, no to wiem, że Austria długo tak nie wytrzyma. My mamy 650 tysięcy żołnierzy w polu, oni ledwo 300 tysięcy, z czego większość to najemnicy. I kolejna bitwa, w której dosłownie miażdżymy wojska austriackie. O co tu chodzi? Czy naprawdę generałowie albo, nie wiem, role mają aż takie znaczenie? Nie, no to chyba role tutaj bardziej, bo generałów mamy też całkiem niezłych. Wojska polskie okupują Beijing, a w zasadzie za chwilę go nawet zdobędziemy. Boże, jak to klatkuje, to jest jakaś istna masakra. Dobra, zajęliśmy cały obszar Niderlandów. W zasadzie Austria już nie powinna w ogóle zarabiać, ale wciąż ma te wojska. Tak z ciekawości moglibyśmy wziąć nawet 1000 golda odcinku, ale zadowoli mi tutaj War Reparation. No i udało nam się tutaj wypisować Portugalię i Hiszpanię i od razu podskoczyło z 40% do 86% i widać, że Austriacy sami szans nie mają. No to myślę, że taki peace deal mnie jak najbardziej zadowala. Już kolejna wojna tutaj powinna być znacznie łatwiejsza. Fajne straty! 1 200 000, 1 600 000. No tak, będzie wesoło. No to lecimy teraz z Prusami, które będą naszym głównym celem podbojów. No, oprócz tego musimy oczywiście znowu Austrię wyjąć z tej wojny. Gdziekolwiek mają stolicę ponownie. Ten moment, kiedy sobie przypominasz, że miałeś skasować cesarstwo, ale o tym zapomniałeś i walcząc z Austrią znowu walczyć ze wszystkimi jej sojusznikami. Bezcenne. No i Prusy przestają wreszcie istnieć. Nawet nie było jakoś super ciężko, o dziwo. Chyba przesadziłem z overextensją. Ups. Ciekawe, co to za francuski wężyk szczęścia sobie tutaj wędruje, o. Kolejna wygrana z Rosjanami, ziemie aż po Ural zdobyte. No to czas na kolejną wojnę z Austrią, ale tym razem to są zwykłe rozbiory, no nie mają z nami najmniejszych szans. Udało nam się Austriaków zepchnąć do Włoch już. I kolejna wojna dla tej overextensji, ale mieliśmy dobrą okazję. Więc muszę się spieszyć, żeby jak najszybciej Austrię wyjąć z tej wojny, bo nic nie okoruje. W Toskanii wymyśliłem sobie, że zrobię sobie wasala. W sumie możemy im oddawać całe to terytorium Włoch. Myślę, że będzie to ciekawe.
Skończył nam się trus z Austrią, więc ponownie ją zaatakujmy na imperialistyczną Cassius Belli, dodatkowo wzywajmy Francję do pomocy. Mam tu parę innych złych planów do zrobienia, bo tak naprawdę naszym prawdziwym celem jest Wenecja, tutaj teraz. Atakujemy Sardynię Piedmont. Sardynia Piedmont w całości znika z mapy. W sumie to potem przekażemy również Toskanii. Jak i całą Wenecję również przekazujemy. Łobodzie, co to za bunty? Rusian nacjonalizm. What? What? Nagrodę za wierną służbę dajmy trochę tutaj ziem Imperium Osmańskiemu. Czy to dziwne, jak ustawię dla Polski Tiger, czy jest naszym typem czołgów? Czy lepiej T-34? Katiusza! Trochę strat poniosłem. A jakby to powiedzieć, Austria, no chyba znika. Spore straty. Chociaż nie do końca, bo no nie mogłem tych dwóch prowincji wziąć teraz dla siebie, ale zdobędziemy je w kolejnej wojnie. Dlaczego by tu nic nie wykorzystać Brytyjczyków? To powiedzieć, nasza armia troszeczkę została zwiększona. Brytyjczyków ściągnęliśmy w nikomu niepotrzebny konflikt z plemieniem Cree. Więc myślę, że atak na Francję to dobry pomysł teraz. Zacznijmy zabawę. Myślę, że nie mają z nami najmniejszych szans. What? O, patrzcie, Rosja jest drugi raz zielona. Któż by się spodziewał, że Mugalsi ich podbiją? No, nasze wojska starły się z wojskami francuskimi. No i od razu ich zmierzyliśmy, więc gdzieś tutaj trzeba ich oczywiście wyłapać. Chociaż kurka, to jest latanie za tymi botami, to jest taka masakra teraz. Na co sobie tego nie wyobrażacie na tym speedzie, jak to trzeba tutaj targetować wszystko. No tak, no trochę tej Francji wziąłem, żeby nie było. One over ekstensja. Jakby to powiedzieć, mama atomówki. Co prawda, no jeżeli liczycie, że będzie tutaj jakiś boom czy coś, no to... No, na takie możecie liczyć. Tak, ale mamy atomówki. No dobra, zrobiliśmy atomówki, podbiliśmy większość Europy. Myślę, że mogę kończyć, bo jednak jak widzicie, ta gra już nie wyrabia na tym Extended Timeline. Szkoda. No ale jesteśmy największym Great Powerem na świecie. Mamy największy Force Limit, jak i największą armię. Wow, nawet ekonomicznie przegoniliśmy Wielką Brytanię. Zobaczcie to. To na pewno przez fabrykę samochodów w Norymberdze. Więc tak prezentuje się nam Europa pod koniec. Tak, Afryka. No tutaj to bezmiennie zielono. Azja z dominacją Qingu i brytyjskimi Indiami. Chociaż to jakieś tango powstało. I Rosja przeniosła się do Indochin ewidentnie. I niestety nowy świat, no 13 kolonii, USA nie ma, kto walczyć o ropę. Południe, no to tutaj Brazylia i hiszpańskie prowincje. I tak to nam się prezentuje, moi drodzy. Dziękuję wam, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach historycznych.